potrzebuje do załogi. Człowiek żeglował od zawsze. Postawił żagle, zanim osiodłał konia. I pod żaglami walczył, zabiegał o sławę i zdobywał bogactwo. I tak jest do dzisiaj. Pod warunkiem, że robi to według zasad i prawideł morza. Dobrego rzemiosła, współpracy, solidarności. Kiedy stanęłam na pokładzie żaglowca, wiedziałam, że tak będzie zawsze. Ale potrzebuję załogi. Po kilkudziesięciu latach szantowania na pokładach oraz scenach pomyślałam, że zamiast wspomnień najlepiej złożyć załogę z przyjaciół. Załogę żaglowca Shantis 40. No to zaczynamy. Pierwszy po Bogu, kapitan. Waldek Mieczkowski, Andrzej Mądruś Mędygrał, Mirek Pestka-Peszkowski. Drugi po Bogu, Kuk. Grzesiu Guru Tyszkiewicz i Wydrajan. Czifowie. Marek Szurawski, Szurawa, Janusz Sikorski, Sikor. Bosmani. Rysiu Muzaj, Jacek Jakubowski, Andrzej Bernat. Mechanik. Mechanicy Szanty. Załoga. Zespoły. Klank, Tonam and Synowie, Ryczące Dwudziestki, Smaglersi, Atlantyda, Męski Chór Szantowy, Zawisza Czarny. Pierwsza wachta. Dominika Żukowska, biegająca po bukszprycie jak saremka. Umilacze Kubrykowi. Jurek Poręba-Porębski i Jędruś Korek-Korycki. Szantymen Stan Hugill. No i opiekunka żaglowca Galion. Monika Szwaja w kapeluszu. Na kei Krzysztof Bobrowicz łowi sponsorów. Ja nagrywam, opisuję i wydaję kolejny audiobook. Osobista załoga żaglowca Shantis 40. Pozdrowienia z wiatrem z nad morza od kołobrzeskich żeglarzy i piratów. Ahoj, Mira Urbaniak.